rozpoczęła się narodowa wyprawa na Kelvin 2. Polscy himalaiści są w drodze do Pakistanu, gdzie planują wejść na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Będzie to okazja do zamknięcia zimowej eksploracji Himalajów i Karakorum, którą Polacy rozpoczęli pod wodzą Andrzeja Zawady od zdobycia Mount Everestu w 1980 roku. Są tacy, dla których dodatkowe kilogramy wypracowane, przy świątecznym stole, są wręcz wskazane. Bo podczas wspinaczki na Kelvin drugi rok zimą, himalaiści? Himalajstów na lotnisku żegnały rodziny i przyjaciele. Do ostatniej chwili trwało przepakowywanie sprzętu górskiego do specjalnych beczek wyprawowych. Nie będzie prosto, mam na swoim koncie dwie zimowe próby na Kelvin drugi rok zakończone niepowodzeniem, ale liczę, że do 3 razy sztuka. Sukcesem jest już fakt, że udało nam się taką wyprawę zorganizować i podjąć kolejną próbę, powiedział kierownik ekspedycji Krzysztof Wielicki. Wspinacz szansę na zdobycie szczytu ocenił na 50%. W wyprawie bierze udział 13 uczestników. To grupa najbardziej doświadczonych polskich himalajstów i alpinistów. Są wśród nich Adam Bielecki, Janusz Gołąb, Marcin Kaczkan, Dariusz Załuski i Artur Małek. Do składu dołączył też Denis Urubko, który 2 lata temu otrzymał polskie obywatelstwo. Po kilkudniowym trekkingu do bazy uczestników wyprawy czeka długotrwały proces aklimatyzacji i zakładania kolejnych obozów. Jeżeli pogoda pozwoli, atak szczytowy planowany jest na marzec. Wybrali trasę wymagającą technicznie, ale najkrótszą, drogę Basków.